Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Ja Cię nie mogę. Jak super tutaj jest. Jestem w iglo. I w ogóle pierwszy raz mi się oczka teraz otworzyły. Pierwszy raz w ogóle widzę i mogę w ogóle chodzić nawet i skakać. Jak super jest. Uhu! Jakie piękne mamy iglo tutaj. Ciekawe w ogóle, z kim ja mieszkam. Tu jakieś owocki widzę, tulipanki, nie no. Ja jakieś śnieżki, biorę śnieżki. A to, co to są? Jakieś niebieskie, dziwne bursztynki? Jakieś bursztynki? Nie wiem, w ogóle. Halo, jest tu ktoś? Halo, 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 halo. O, tutaj ktoś jest, halo. Chwila, śnieżkę tutaj nie widzę przez te. Rzucam w niego śnieżką. Hej, ty! O! Hej, ty! O, cześć, witam cię, synek. Słuchaj, ale się cieszę, że już umiesz chodzić. O, cześć, kim ty jesteś? Moim tatą ty jesteś? Tak, ja jestem twoim tatą i mieszkamy razem w iglo i ty dzisiaj pierwszy raz widzę, jak ty chodzisz, wow! Ja, ale super, tatuś, normalnie kurczę, tak mega, jak tu jest normalnie cudownie, to se sam budowałeś... Fajne iglo, co? Sam budowałeś to nasze iglo, fajne w ogóle śnieżki, a patrz, co znalazłem, tatuś, w skrzyni, zobacz, co mam tutaj, widzisz? Synek, zostaw to, włóż to do skrzyni, nie wyciągaj tego! Prawie się pogubiło! Jest to, nie rób tego, nie rozrzucaj tego, to jest najcenniejsza rzecz w naszym życiu, najcenniejsza rzecz w Minecrafcie. To jest w ogóle nasz dorobek całego mojego życia, rozumiesz? Tak, i co to my możemy, co dzięki temu, w ogóle co ty tutaj robiłeś? Co? No ja ścinałem trawę i odśnieżałem tutaj ogródek, żeby było przyjemniej i lepiej. Ty, ale w ogóle ciepło ci w tym futerku, bo mi trochę tak jakoś mrozi, ci powiem, jakoś mi nie mrozi. Nie wiem, dziwnie. Ja mam dużą warstwę tłuszczu, także mi to tam nawet nie czuję tego zimna, wiesz? No. Jestem misiem i jestem tak, wiesz co, mam no po prostu jestem... Nie czuję zimna, rozumiesz? A, rozumiem, tatuś, a pobawimy się w berka, pobawilibyśmy się w beraska, czy coś... No dobra, no to pobawmy berek, się w beraska, synku. Berek, dobra, cię gonię, uciekaj. O nie, chodź tutaj. Nie. Ała, ja cię tu śnieżkami będę rzucał, tato, mam nie. Mam cię, nie, nie. O nie, berek, a, dobra. Berek, gonisz ty. Oż ty, chodź tutaj. Dawaj, tutaj gonisz mnie. Mam cię, tatuś. Gonisz się dookoła naszego igleo. Mam cię, dobra, Berek. O, mam cię. Ała, tato, ja jestem głodny w ogóle, ja zmęczyłem się tym berkiem, już wykończył mnie ten berek, ci powiem. Słuchaj, chcesz jakieś mięsko do jedzenia, steka? No, chciałbym, ała, w ogóle coś mam tu problemy z wzrokiem czasami, no, chciałbym proszę, steczka. Proszę, proszę bardzo. O, dziękuję, tatuś. Jak mega, super, dzięki. No ja w ogóle mogę się tutaj rozejrzeć, tu jest bezpieczna okolica w ogóle, tutaj mogę sobie chodzić wszędzie, tato, tu jest nasz teren. Tak, rozejrzyj się, tu jest bardzo bezpieczna okolica, jesteśmy my, tylko jest dużo kałamarnic i niczego więcej tutaj nie ma, także nie obawiaj się o nic, nikt ci krzywdy nie zrobi, także idź sobie pooglądaj, jak świat wygląda. Dobra, ja tatuś to w takim razie idę sobie tutaj na jakąś podróż i będę sobie podróżował, także pa, ja zaraz przyjdę do domku za jakiś czas. Dobra, pa. Ja nie mogę. A, zablokowałem się. O, dzień dobry, panie kurczaku. Ale pan ma bródkę. Jaką pan ma bródkę w ogóle? Bródka taka czerwoniutka, że normalnie super. Ale pan szybki Bill. Ale dobra, nieważne, idziemy. Ja w ogóle... Co to tam jest? Jakieś różowe, dziwne dachy? Ja nie wiem. Nie wiem, co to jest, ale w ogóle idziemy, będziemy podróżować. O, tutaj następny. O, grzybka znalazłem. Mam grzybasa. Juhu! Ale tych kurczaków tutaj jest sporo w sumie. Ja... A co to za drabina? Jakiś domek na drzewie? Ja cię, domek na drzewie. No to wchodzę na górę. Idę zobaczyć, co tam jest. Ej, coś słyszałem. Kto to jest? Co on tutaj robi? O nie... O nie, ma jakąś w ogóle strzelbę! Strzelam! Yeah! Oż ty! Trafiony, zatopiony! Ej ty! Tutaj, ziomek! O! Nie strzelaj! Nie strzelaj! Nie strzelaj! Uciekaj stąd! Nie, nie strzelaj! Co ty ała! Tu robisz? Zostaw co mnie! Ty tu robisz? Jestem niedźwiedziem polarnym! Weź mnie zostaw, ej! Nie, ja w ogóle... Ja się boję ciebie! Ja cię zaraz załatwię, strącę cię stąd! Ej! Weź tą spluwę schowaj!
Spokojnie, spokojnie, dobra, dobra, uspokójmy się. Ej, bez paniki. Ale ty do mnie strzelałeś, ja tutaj, jak ja tutaj stałem, ty strzeliłeś, oddałeś strzał w moją stronę, widziałem to. Chciałeś mnie upolować? Nie, spokojnie, ja po prostu się wystraszyłem się ciebie, rozumiesz? I dlatego tak zareagowałem, że chciałem, au, masz. Ej, zostaw, bo mnie zrzucisz znowu, przestań, cały czas, kurczę, tylko mnie bijesz. Tata mówi, że tu jest bezpiecznie, ale jednak widzę, że nie do końca, że są jacyś dziwnie. Uważaj. Jakieś dziwni ludzie, tacy jak ty, w ogóle co ty tu kombinujesz? Słuchaj, ja tutaj wszedłem do góry, bo cały czas się rozglądam, popatrz co tam jest. No czy ty widzę. To widzisz? Jakiś zamek chyba, zamek. To jest, nie? Tak, zgadza się, to jest zamek. Cały czas zastanawiam się, czy tam pójść, czy nie. Mam broń, zobacz jak dobrze działa broń, zobacz, widzisz tego kurczaczka tam na dole? No widzę. To patrz. I już go nie ma. Luki, ty jesteś straszny. Zabijasz tak zwierzęta. A patrz jeszcze tego na dole, zobacz. Nie zabijaj ich. Zostaw. Uwaga. Nie rób tego. Ej, przestań. Jesteś niedobry. Nie, serduszko mi zostało. Ale całe szczęście, że mnie nie załatwiłeś, bo było blisko. Ej. Muszę sobie zjeść kurczaczka. Ty w ogóle jesteś niedobrym człowiekiem, jak ty tak zwierzątka. Ja też jestem zwierzem. Ej, nie celuj do mnie. Zostaw. Zostaw mnie. Słuchaj. Dobra, nic ci nie zrobię. Ale się boję. Czy chciałbyś może się wybrać ze mną na ekskluzywną podróż do zamku, zwiedzić zamek, czy coś tam w ogóle jest, jak to wygląda i w ogóle... Cały czas byłem ciekawy, co tam w środku się znajduje i co tam jest. Możemy iść zobaczyć, ale jak mi obiecasz, pod jednym warunkiem, że nie zrobisz mi żadnej krzywdy, ani nie oddasz żadnego strzału w moją stronę, bo ja się ciebie boję, ty nie jesteś takim dobrym człowiekiem, jak ty zwierzątka takie bezkarne tak łatwo zabijasz, to nie jest w porządku moim zdaniem, wiesz? No dobrze, to jak... Ale jak będzie jakaś droga osoba w zamku... Uważaj, jaka dziura, to widzisz? To wtedy ja muszę wyciągnąć broń. No widzę, wow! Prawie bym wpadł do niej. No jak ja będzie też. Jakaś wroga osoba w zamku, to ja będę musiał wyciągnąć broń i się bronić, jak coś to... Ja... To akurat nie ja jestem nie ciekaw tylko, czy mój tatuś w ogóle tutaj kiedykolwiek był i w ogóle czy on uważa, że tu jest bezpiecznie. Ej, tam jacyś ludzie w ogóle stoją. Zobacz, tam na górze, widzisz? Widzę, poczekaj chwileczkę, ja spróbuję coś tutaj ugrać. O nie, topię się. Patrz tego po prawo, białego. Nie strzelaj do niego, nie strzelaj, zostaw poczekaj, go. Przeładowanie muszę zrobić. Ej, ale zostaw go. Czemu mam zostawić go, co? Czemu ty chcesz go zabijać? Co on ci takiego zrobił? Przecież nic ci nie zrobił. Ale oni tam... widziałeś? Ej, nie można tak. Tak się nie robi, rozumiesz? Tak się nie robi. Słuchaj, no dobra, ja to we własnej obronie. Musimy się tam dostać po prostu do zamku. Tak się nie robi. A oni strzegą tego zamku i nas tam nie wpuszczą. Ty mi się nie podobasz. Ty mi się nie podobasz, człowieku. Ty jesteś jakiś dziwny. O, a, deszcz pada, no nie. No nie, co się dzieje? Ja. Spalił się w ogóle w lawie. Co to w ogóle, jakaś pułapka była? Tutaj są jakieś dziwne takie te. Ja i on tutaj nie widział tego w ogóle. I on się spalił w tej lawie. Ja nie wierzę normalnie, co tu się dzieje. Tata mówił, o nie, nic nie widzę znowu, w trawie się zakopałem. Tatuś mówił, że tu jest bezpiecznie, a tu wcale nie jest bezpiecznie. Pierw by w ogóle strzelał ze snajperki. Ja muszę, jak już ciemno, ja w ogóle się boję teraz przez ten las wracać do domu. Ja muszę iść tutaj zobaczyć, czy w ogóle wszyscy tutaj są już bezpieczni. Idę do tego zamku. Ja nie mogę, muszę rozwiązać tą zagadkę. I widziałam, jak tego pana załatwił. Tak nie można. Ja chcę być dobry. Ja tylko mam nadzieję, że ci ludzie mnie będą dobrze traktowali i nie będą do mnie wrogo nastawieni. Muszę iść to sprawdzić. O nie, widziałem tu jakąś strzałę. Gdzieś tutaj leci... O tutaj! Ktoś tam strzela z łuku w ogóle na wszystkie strony. Ćwiczę! O, mam ich! Ej, ty! Jest! Ej, ty! Jest, ma! Ty! Ło! Co się dzieje? Ej! Nie strzelaj do mnie! Zostaw mnie! Jestem dobrym niedźwiedziem! Nie chcę ci zrobić krzywdy! Zostaw mnie! No dobrze, zostawię cię spokojnie! Cześć, witam cię! Witam! Ja jestem Filip, a ty? Ja jestem niedźwiadek polarny, jestem niedźwiedź polarny, mieszkam tam niedaleko z tatusiem, wiesz? Tak, ale co dopiero, ale ty jakiś taki młodziutki jesteś, co? Tak, ja się niedawno narodziłem, wiesz? Ja jestem jeszcze młodym niedźwiadkiem i ja poznaję świat, właśnie przyszedłem tu pozwiedzać i co odkryłem? Właśnie ten zamek, to twój zamek?
Tak, to jest mój zamek przepiękny, co właśnie ćwiczyłem sobie strzały z łuku. Czy chciałbyś się może kiedyś nauczyć? Patrz, widzisz tam u góry tych ludzi? Patrz. Też strzelasz do ludzi? Ja nie strzelam do nich. Ja sobie tak ćwiczę nich. Tylko, ja sobie tak ćwiczę, pa, w tą stronę, w tą stronę. Ale ich to boli. Ich no. To boli, tak jak mnie. Bierz mi strzałę, wiesz, jak mnie noga boli teraz, to jest boli. Naprawdę? Chodź. Ja myślałem, że to was nie boli. No to dawaj ten łuk i strzały, to ja ci pokażę, na tobie to sprawdzimy. A umiesz strzelać? Nauczyć cię, czy no, umiesz zaraz strzelać? Się nauczę, dawaj, dawaj te no strzały. No dobra, weź sobie, no weź i gdzieś stań i zobaczymy, jaki ty mądry będziesz. No to dawaj, choć ja ogólnie jestem z twardych, tych z twardych zawodników. Tak? I mnie to możliwe, tak że nie będzie twardzie? Boleć. To ja sobie no. Tutaj wejdę. No, jesteś gotowy? Jestem gotowy, trzy, dawaj. Dwa, jeden, bęk! O, no nie trafiłem! Co? O, i masz! To i masz! Bolało, to a? Mnie bolało! I co? Nie, zaraz giniesz! Ała, widzisz? Ała. Widzisz, jak to miło strasznie jest? Strasznie bolało, to jednak boli, ja nie wiedziałem, że to tak boli. Nikt nigdy do mnie nie strzelał z łuku. No widzisz? Widzisz, jak to miło? Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Nie rób drugiemu, rozumiem. Co tobie niemiłe, prosta czyli sprawa. Czyli ty już nauczyłeś strzelać z łuku, ale fajnie, jesteś takim młodym niedźwiadkiem, a już umiesz strzelać. Tak, słuchaj, jestem bardzo jeśli zdolny. Jeśli jesteś takim zdolnym niedźwiadkiem, to słuchaj, mam coś dla ciebie jeszcze ciekawego. Co zobacz. Masz? Mam takie oto rzeczy, zobacz, chcesz, najpierw ci pokażę dynamity, fajne dynamity, mam tutaj takie dynamity dla ciebie. Jo, i dzięki. Możesz przetestować, tylko troszkę dalej od zamku, wiesz co, to jest strasznie a ty tu niebezpieczne. A czemu ty tu te dynamity sobie poustawiałeś w zamku, żeby ktoś to odpalił? Mam to odpalić, no czy nie, co? Właśnie nie możesz tego odpalić, musisz ostrożnie z tym się dysponować, rozumiesz, to nie może tak chopciup, to najlepiej jakbyś zszedł tam na dół, ała. O no. Dobra. Tam gdzieś, nie, jeszcze odpalam. Dalej. Bo uwaga. Mi troszkę zamku rozwalisz. Fire in the hole. No nie. O, widziałeś to? Jest. Ja. No, widziałem. Ale pięknie zrobiłem, nie? Może teraz gdzieś tutaj, może to bym odpalił, czy coś? Nie, nie rób tego, bo jeszcze chcę ci coś pokazać, ja chcę jeszcze żyć, rozumiesz? No dobra, no to co? Co chcesz? Chcę ci jeszcze pokazać? Mam dla ciebie bardzo super zbrojkę, chcesz zobaczyć? No to dawaj ją, dawaj. Zobacz. Biała? To dla mnie biała. Specjalnie uszyta. Ja, tak, skąd, słuchaj, skąd ją wziąłeś? Jak tą zbroję użyjesz, to zobaczysz, co się będzie działo. Będzie dookoła ciebie śnieg padał. Jacie, magiczna zbroja, która śnieg zrzuca i śnieżki. No, jacie, i patrz, marzyłem... możemy teraz walkę na śnieżki zrobić. Marzyłem o takiej zbroi. Jak super, jak mi się to podoba. Normalnie wszystko mogę zamieniać w śnieg. Superancko. A chodź zobaczyć do wody, zobacz, jak to w wodzie, co z wodą robi. Tak? Chodź. Co robi z wodą? Chwila. No chodź, zobaczysz. Co jest? Co się dzieje? O, musisz wejść tutaj na tą lilię najlepiej. O, o widzisz? O, woda zamarza, zobacz. O, widzisz, o co chodzi? O, kurde. Jakie masz fajne te umiejętności? Jak super, dziękuję. Zobacz, teraz można tutaj chodzić sobie tym mostkiem do zamku. Proszę bardzo, no, ale a super, co zrobiłeś. A tutaj jeszcze wysadzimy ten ładunek, ale w ogóle już jestem taki zmęczony, nie mam siły dzisiaj, w ogóle już padł. O! Ale wystrzał, pięknie. Ale wystrzał, żeś to zrobił. Nie, wow. Au, ała, zostaw mnie, nie bij mnie, dałeś mi zbrojkę i co, i mnie bijesz teraz? Zobacz, zamarzłaś woda tutaj. Ej, weź, ja idę się schować. O, co tutaj ej, w ogóle jest? Ej, to jest mój dom, wbiłeś przyszedł do mojego domu. Jak tu fajnie, domu. Ja tu dzisiaj śpię, ja tu będę dzisiaj spał. Ej, bo ja muszę widzisz, rano wracać. To jest mój dom. Ja muszę chodź. Rano wracać do domu, bo tatuś na mnie pewnie już czeka, już płacze za mną. Jak gdzieś chodź, chcę ja tu ci spać. Pokażę, gdzie możesz się przespać. Tutaj jest dla ciebie miejsce specjalnie stworzone. O, i tutaj będziesz mógł się przespać. Ale tu ciemno. No dobrze, no. To ja tutaj idę spać. Dobranoc. Dobranoc. Synek, to ty? Synek, wstał. Kto mnie tu budzi? Jezu, synek, ale ty się zmieniłeś. O, tatuś, to ty jesteś? Co ty tu robisz? Tak, to ja. Skąd ty się jestem tu wziąłeś? Jestem tutaj, przyszedłem do tego zamku, zastałem jakiegoś ochroniarza. On mnie nastraszył, że takich jak ja, to przerabiamy na skórę i na sierść. I chciał w ogóle mnie oberwać ze skóry i powiedział, że z tobą zrobi to samo i dlatego co? Ja go rozszarpałem. On chciał mnie załatwić? Gdzie? Rozszarpałem go, synek, wiesz? Tutaj? Zobacz, on tutaj, o, no. Ej, tato! Ile diamentów tutaj? Co? 20 diamentów znalazłem w ogóle. Wow. To po nim zostało? Tato, to tak, do naszego jest skarbu. Jest to całkiem możliwe. Rozszarpałem go, bo jak się dowiedziałem, że chce ci krzywdę zrobić, to ja na to nie pozwolę, synuś. Musimy uciekać, stąd uciekać, tato. Tu nie jest bezpiecznie. Tu nie jest bezpiecznie. Musimy stąd uciekać. Ja nie mogę. Może w ogóle wysadzimy to, puścimy to z dymem, ten cały zamek. Ja tylko tu ale ludzie co, są. Ale co, skąd masz jakieś...
TNT albo... Tak, w ogóle zapałki? Zobacz, jaką ja mam zbroję, tato. Ja w ogóle... Ja w ogóle, kurczę, na dwóch nogach chodzę, jakie jaja. Ja nawet tego nie wiedziałem, tato. W ogóle ta zbroja mnie zmieniła w jakiegoś dziwnego człowieka normalnie aż. Ja chodzę... Ja normalnie, jak ja śmiesznie wyglądam, chwila. Ale jajca. Ja nawet mam... masz szaliczek taki słodki, ja zdejmę tą fajnie. Zbrojkę. Wow, no. O, mam zapalniczkę, zostawi tu zapalniczkę. Tato, odpalamy tu TNT i uciekamy. No, dawaj. No. Zobaczymy, no, zobaczymy. Dawaj, jak... dawaj. Dobra, chwila, ubiorę zbrojkę, będzie cieplej. Okej, chodź, bo ci się krzywda dobra, stanie. To jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Chodź, uciekaj, tato, uciekaj. Chodź, zacznij patrz, jaki wybuch będzie. Ja, dobra, tato, musimy się stąd ewakuować. Zobacz, co mam za zbroję, synek, widzisz? Co ty potrafisz robić? Chodź. Ty potrafisz chodzić po wodzie. No, potrafi chodzić po wodzie, tato. Zrobię normalnie nam tyle śniegu, będziemy mieli tyle śnieżek, że normalnie się nie spodziewasz. Będziemy mogli powiększyć nasze iglo nawet. Wszystko ale będziemy superowo, mogli. Ale superowo, synek, ale ty jesteś, powiem ci, udany. Udał mi się ten synek, jak ty. No, kurczę, widzisz, tatuś, a martwisz się o mnie, bo w ogóle ja się bałem, wiesz, że ty mnie właśnie będziesz szukał, będziesz się martwił i w ogóle... Wiesz, tego się strasznie bałem. Strasznie się martwiłem, cały czas się zastanawiałem, gdzie ty poszedłeś, gdzie ty się wybrałeś. No i martwiłem się o ciebie, dlatego specjalnie wyszedłem z tego iglo i poszedłem tutaj w stronę zamku, bo coś tak właśnie czułem, że tato, możesz gdzieś tu być w tej okolicy. Ale ty powiedziałeś, że tu jest bezpiecznie, tu wcale nie jest bezpiecznie. Ja spotkałem takiego snajpera, który w ogóle zabijał zwierzątka i on zginął. Zginął na moich oczach. Nie uwierzysz. Nie. Tu wcale nie jest bezpiecznie, tak jak ty mówiłeś, to mi się tak tylko wydaje, wiesz? To nie spotkałem jeszcze tutaj jakieś żadne niebezpieczne... Niebezpieczne... Ej, tato, tu się pali! Niebezpieczne rzeczy tu mnie nie spotkały, wiesz? A mnie tak! Pożar jakiś jest! Nie, pierwszego dnia życia już mnie takie rzeczy straszne spotkały. O nie! Drzewo się pali. O nie, dobra! Co, chyba... Ej, a iglo się może nasze stopić tak naprawdę od tego ognia? Przestań, synek, może ty... Weź odłóż ten ogień, bo dobra, to chcesz wszystko tato podpalić. Okej, dawaj, wsadź tutaj do naszej skrzynki diamenty. My już jesteśmy bogaci, tato. My sobie możemy kupić coś lepszego. My sobie możemy jakieś iglo lepsze. Ale super! Możemy nawet rzucać się śnieżkami, kiedy tylko chcemy teraz. Ja mam nawet jeden taki blok. Zobacz, możemy tutaj zrobić pułapkę. Możemy tu zrobić pułapkę. Tak? Tak. Skąd masz taki blok? I uważaj, nie wchodź tutaj, tato, bo jak tutaj wejdziesz... Czekaj, zobaczymy to... Nie. Dawaj, zobaczymy, czy to działa na tobie. Dobra, chwila, dobra, dajmy na to, że idę sobie. Wpadłem, widzisz? Działa. Tylko teraz już straciłem to, tato, to i popsułeś wszystko. Nie no, przesadziłeś, tato. Idę jeszcze raz pozwiedzać. Kurczę, popsułeś pułapkę. Zaraz poszukam następnej. Dobra, słuchaj, nie denerwuj się, synek. Ja zajmuję się swoimi sprawami, ty zajmij się swoimi. Na razie, kurczę. Chodzę sobie cały czas po tym świecie i zamieniam go w biom zimowy. Calutki świat chciałbym, żeby był biały jak ja. To by była najciekawsza rzecz właśnie, gdyby właśnie wszystko było... O, a tam w ogóle jakiś pan sobie stoi. Co on tutaj robi? Ja mu zaraz trochę śnieżku tutaj może dam. O, halo, dzień dobry. Dzień dobry, pan zobaczy. Dzień dobry, jejku, jak zimno. Śnieg pada. Jak zimno od ciebie jest. O co chodzi? Śnieg tu pada. Tak tyle śniegu pada? Ja chcę zmienić... Skąd ty masz takie umiejętności? Ja chcę zmienić cały świat właśnie w biom zimowy, żeby był taki biały jak ja. Jestem białym misiem, niedźwiedziem polarnym, wie pan? No to powodzenia ci życzę, bo to jest naprawdę ciężkie wyzwanie. Naprawdę, jak ty w ogóle to robisz, że taki śnieg tworzysz? Mam taką zbrojkę, super! To jest tak... Ała! Wow. Nie bić mnie, proszę! Ale już ciemno w ogóle. Ja kto chyba mnie zaczął bić? Ja chyba będę musiał w ogóle wracać do domku, bo nie, już ciemno nie, się stój, robi. Stój! Co jest? Tutaj, bo ja cały czas stałem i zobacz, weź... Tutaj musisz wejść. Ale co to jest w ogóle? I zobaczyć, co to za przycisk. Co to jest za przycisk w ogóle? Co on tu robi? No ja sam nie wiem, sam tutaj przyszedłem przed chwilą, ale musisz tutaj wejść na ten blok. A skąd wiesz, że tak muszę? Co ty to... No bo wtedy przyciśniesz, wtedy dasz radę przycisnąć ten guzik, a tak to nie dasz rady. No i co w ogóle? To dawaj, to może ty byś to zrobił, co? Czemu ja mam to robić? Ale co, że przycisnąć, co ty? No nie bój się, no dawaj, no. No kliknę sobie. A, śnieżkę rzuciłem, a... O! Dobrze! Ej! Patrz, teraz to weź, robię, uwaga! Wypuść mnie! Ej! Wypuść mnie! Ej! Ty, cwaniaku jeden! I po tobie się dzieje!